Witam serdecznie, ja jestem Agnes, a wy oglądacie Layers of Fear 2. Jest to odcinek numer 4. Dobrze. Więc przed siebie szczurki, dzień dobry. Znowu czerń i biel i ciemność. Mam iść za szczurkami? Aha. Proszę nie zabijać. Jak mówi przykazanie, nie zabijamy. No. Okej. Za chwilę. Aha, bo tu nie przyjdę. No to okej. O! Cztery mary. Bo się coś zmieniło? Idziemy, nie przejmujemy się. Dobra, zmieniłam zdanie, jak się przejmuję. Nawet nie chodzi o to, że się boję, po prostu nie chcę zginąć. A nie wiem, jak mam się chronić przed tymi... Przed siebie, albo jednak nie. No idź! Człowieku, idź! Przed siebie, albo raczej zwiewaj stąd. This bottle do. Hurry, we have to secure it. They'll be here any moment. Lily, I'm scared. You should be scared. You know what happens if they find us. They'll send us back. Szybko, szybko. Uciekamy. No, próbuj uciec. Odwrót, odwrót. No i odwracaj się, no co jest? Nie da się zamknąć, zamknijcie. O. Co teraz? Mam wyjść? Okej. Aha. Udało się? Jest okej. I tu nadal jest to samo. Okej, chodźmy. A, zaczynamy akt drugi. Okej. Polowanko? Proszę nie na mnie, co? Proszę polowanko nie na mnie, fajnie by było. Polowanko, wczytywanko, co? Okej. Okay.
O nie. Toaleta? O! Woda, kapie woda. Bo tyle. O! Prysznic, już się umyję. Nie, ja tam wejść nie mogę. No i zleci. W horrorze może naprawdę tak nie róbmy, bo szkoda wody. A, my jesteśmy w swoim pokoiku. Podobno początki współpracy były ciężkie. Wiem, że masz własną wizję postaci. Masz do tego prawo. To ty jesteś gwiazdą. Ale pamiętaj, że choćby reżyser był skończonym dziwakiem, gracie w tej samej drużynie. Twój przyjaciel i agent. Załóż maskę. Ta posobić. Pokaż swoje prawdziwe oblicze. Każdy aktor rodzi się z rolą, którą przeznaczono mu odegrać. Z postacią, którą musi zbudować, wykuć ją w krwawym marmurze. Bezkształtnemu nadać formę, by została tylko czysta prawda. Okej. Gaciochy. Drzemka by się przydała. O, mamy dwa. O. I chce mi na to najechać. Się już nie da. O, teraz. Aha. To jest jakaś gra? Nie, nie wiem do końca. A, no to chyba to tak, odtwarzamy. Okej. Recording.
Nic tu nie ma. Dobra. O, statek. Ale przynajmniej tak w pierwszej chwili pomyślałam, że jest to. Rybak. Wyczaiłam. Co jeszcze ma być? To się pojawia, nie wiem co, akt, bo ja tu konkretnie nic nie widzę, ale to znaczy, że tu nic nie ma. Tak może zrobimy. Potem się jeszcze przyjrzymy. O, tu są te plakaty. O, tu dużo tych plakatów będzie. O, to ten inny obraz. Instinct prevails. And so he must leave the stillness of the mind and brave the storm of teeth and claws. Only then can he find the key and claim his prize. Mamy wprowadzenie do kolejnego rozdziału. Dobrze. Nie da się chyba nic nie da zrobić. Coś. Mi się wydaje, że do pokoju to ja już nie wrócę. Jak obstawiacie? O nie. Ale tu mogę jeszcze wrócić. Okej. Zamknięte. Dlaczego? Nie zamykajcie mnie. O, to też zamknięte. Ciekawe, czy mogę z powrotem teraz. No, o, teraz już nie mogę tu wejść. Znam ten obraz. Ciemno. Jasno, ale jasno. No, no tak. Ale oni nie wolą, żebym tam zajrzała.
No co poradzić, jak nie chcą. O, tu ten dziwny obraz, a to proszę się przyjrzeć. Jakiś taki dziwny. Trochę straszny. Trochę bardzo straszny, zaraz to podniesiemy. Czy coś tu jeszcze... Czemu te drzwi się zamknęły? O! O nie, nie. Na razie. Ach, nie udało mi się podnieść, no nie! Ja się boję. Okej. Okay. Okej. Okay. Dalej będziemy coś tu straszyć. Nie? Nie no, nic mi to nie da. Po prostu obraz? Z obrazu ktoś wyszedł? Nie? Tak? Papa. O. Bo nie powinnam tu tak zamykać, co? Tu zajrzałam, tak? Tu już wejdę. Znaczy zajrzałam, otworzyłam drzwi. O. Nie podoba mi się. Wam się to podoba? Myślę, że też wam się to nie podoba. Chwila, bo się zagubiłam. Myślałam, że mi drzwi zamknęli, a to ja tak się trochę plączę. Otwarte, widzicie, są otwarte. Ale te są zamknięte. A... No to trudno. Jak trzeba, to trzeba. A teraz zrobię tak. A nie otworzy mnie. Nie otworzy. Wibruje mnie tutaj. No nie. Może patrzeć powinnam przed siebie, a nie. No tutaj nic nie ma chyba. Zebrania. Nie widzę. Szybko coś przejdę, tak. Będziemy patrzeć tu czy tu. Osobiście zdecydowanie wolę tu. Ja nie byłabym sobą, jakbym nie zajrzała tu. A, nie da się. Lepiej na mnie. O dziwo, te lepsze drzwi. Mi wizualnie są otwarte. I czuję, jak zamyka te drzwi. To jest trochę straszne. O nie. Mogę wrócić? A z otwieraniem to ja mam jednak problem. No, te drzwi mnie nie słuchają. Tylko nie wiem, czy mi to coś da, jak ja tu wrócę. No właśnie. No muszę iść tamtędy i ewentualnie zostawię te drzwi otwarte. Nie, to coś da. Otwieram. O nie, nie podoba mi się to. Pierdzielam. Papa. A nie, bo tu jest ten... O co mi chodzi też? Nie, nie, chwila, chwila, chwila. Ała. Nie? Okej. Fuj. Nie chcę koszmaru. Nie, 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 nie. Nie lubię koszmaru. Po co mi koszmar? Nie wiem, bez sensu to wyciągałam. Czemu ja to wyciągnęłam? A, albo...
O. Chciałem, żeby było jasno, a nie ciemno. Nie to... Aha. Nie chciałam zamykać drzwi, ale okej. Dobra, no tam już się było. Nie wiem, jakie schody. Aha. O! Naprawdę nie da się tu... Nie, jest tu coś. Chwila. Do poczytania tu coś jest. Czas i czynność. Początek patrolu dolnego pokładu. Maszynownia w porządku. Idę do ładowni. W ładowni podejrzany hałas. Poszedłem sprawdzić. Rozbiłem latarkę. Musiałam wrócić po drugą. Pisak szła na czerwono. Uszkodzenie własności spółki. Potrącenie z wypłaty. No tak. Niedopełnienie obowiązków zaleca się postępowanie dyscyplinarne. Wznawiam patrol. Nie zauważyłem więcej nic niepokojącego. Koniec wachty. Okej. Tylko się nie wywalam. Nie wywalam się. Nie podoba mi się tu. O, no, co mi się tu nie podoba. O nie. A. To teraz. Bo tam wtedy nie wyjdę. To ty? Nie. Ten tu się boi, tak? No bo do mnie teraz tak atakować, to nie wiem gdzie mam uciekać. Bo ja tutaj jestem pierwszy raz. Nie. Nie tak się boję samych potworów, nie wiem, wyglądu ich, prawda? Tylko tego, że mnie dopadną, no. Lubię. Problemik. Śmierć. Tu zdecydowanie nie ja. Widzicie ten cień? Teraz to nie, ale był przed chwilą widoczny. A uciekać to ja tutaj patrzę. A to jestem też dobra. Ewidentnie to nie byłam ja. No ale okej. Już kiedyś tak było, że cień był. Ale nie należał do mnie. A nic tu nie ma. Zabrałabym coś. Chodźmy, bo zaraz nam wypali z powrotem. I to na nas. Trzeba obejrzeć. Opa. I nie wiadomo, czy to będzie lepiej, ale nieważne. To było jedzenie w plastiku? No wiecie co? Jedzenie. Dawać mi tutaj coś do zjedzenia. O! Nie, no też znika. Znikające jedzenie, no tego jeszcze nie było. Aż tak szybko ktoś się zjada? No dobra. Czy to jedzenie lata? Nie, nie ma tu nikogo. Latające jedzenie, miam. Tu budzi łap. Bo mnie łapiesz. No co ty?
No co ty? Czy my... Już tu byliśmy. Oj. Cofam. Nie chcę jedzenia. Chcę jedzenie zniknie. Zajdę tu. No tak. To jedzenie mi się nie podoba, wolę bez jedzenia. Czy to otworzył potwór? Nie wiem. Ciemno już, zgasły wszystkie światła. Kamio! No nie, łazi tam. A może ten, co tam łazi, teoretycznie nie wystraszył, jak tam podeszłam ostatnio. To jakby taka postać, to może jest ten reżyser, co? Chodźcie, mano, a to ja. Młody aktor. Na dworze to się świeci. Nie, po prostu to. To idziemy. O nie. O nie, co tam jest? Co tam jest? Może tutaj zakończymy dzisiejszą rozgrywkę i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!